uroczyste obchody 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej były głównym tematem posiedzenia powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Jaworskim. Rada pod przewodnictwem Jana Jaśkowiaka omówiła harmonogram uroczystości z podziałem obowiązków przypadających na poszczególne organizacje, a także współpracujące instytucje. Tradycyjnie już imprezy rocznicowe o charakterze patriotyczno-rocznicowym organizowane są przez Powiatową Radę Kombatantów, Starostwo Powiatowe, Jaworski Ośrodek Kultury, Chówiec ZHP Jawor oraz Młodzież Jaworskich Szkół. W ich imieniu serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu jaworskiego 8 maja. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 złożeniem wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej, czyli przy grobie nieznanego żołnierza polskiego, na grobie żołnierzy radzieckich, pod obeliskiem Sybiraków przy kościele świętego Marcina oraz pod pomnikiem więźniarek francuskich przez delegację samorządu miasta Jawora i powiatu jaworskiego oraz delegację środowiska kombatanckiego. O godzinie 13 główne uroczystości rozpoczną się od złożenia wiązanek pod obeliskiem tysiąclecia państwa polskiego i zwycięstwa nad faszyzmem, po czym organizatorzy zapraszają do Teatru Miejskiego na wystąpienia okolicznościowe i część artystyczną przygotowaną przez uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze.